Rzeczywiście tak jest, że w Polsce energia elektryczna dzisiaj jest z premią w stosunku do rynku niemieckiego. Natomiast my nie możemy patrzeć na to, czym się handluje na rynku energii elektrycznej, tylko my musimy patrzeć na rachunek u klienta końcowego. Bo dopiero wtedy mamy pełen obraz ceny, tak? Ja nie powiedziałem, znaczy powiedziałem, ale w pułapkę systemów wsparcia wpadła nie tylko Polska. To jest problem w większości krajów Europy. I moim zdaniem pomysł jakiejś unii energetycznej jest bardzo fajny. Tylko konia z rzędem temu, kto to jest w stanie przeprowadzić dzisiaj. Ja mimo że się uważam za całkiem niegłupiego człowieka, nie mam takiego pomysłu. Może gdybyśmy w jakimś większym zespole ekspertów usiedli, to coś byśmy wymyślili. Nie. Natomiast to nie jest prosty temat, tak?